solkę nie chodzę, nie mam zamiaru chodzić na solkę. Po co mi teraz, słuchajcie, opalona skóra, wiecie o co chodzi, po co mi? I tak będziemy zakrywać się ciałko, także... Przez się tylko się opalać, może nie, no ja ogólnie sobie mam taką akurat skórę bardzo podatną na różne przebarwienia i tak dalej. Więc jak ja przesadzę ze słońcem, no... No nie bez przesady, Jacuś, nie bez przesady, raz na jakiś czas można, ale no nie, na przykład co tydzień się opalać, czy cokolwiek, czy wiesz... Na solce to nie. Jak będę miał jakąś imprezkę, bo może w tym roku, słuchajcie, pójdę na jakąś imprezkę właśnie. Po koniec roku to sobie pójdę na solkę. Nikki papier tylko nocy musi. Więc zaczynam te dobra. Hejka, witam serdecznie, Guido. Gdzie masz kolczyki? Gdzie masz kolczyki? Mam w pępku kolczyk, mam w uszach kolczyki i mam w nosie kolczyk. I tyle. Tam raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, i tak to właśnie wygląda. I tak to właśnie, kochani, wygląda. No ja stosuję SPF 50, nie? Łącznie 8. No, 3, 6, 7, 8. Miałam tu jeszcze kiedyś, ale mi zarosła. Trzecia. Ja też miałam trzecią, ale mi zarosła. O! Artek, hejka, witam serdecznie, Albert. Dziękuję za ta paneska, dziękuję za tabel. Dziękuję bardzo, kochani moi państwo, drodzy, super. Najlepsi państwo! Bardzo, bardzo mi jest miło. Dziękuję wam za wszystkie prezenty i za tapy i za w ogóle wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo mi jest miło. No, 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 no. Hejka Kazimierz, witam serdecznie. Dziękuję bardzo i wzajemnie również. Życzę miłego ziomka. Ej, no ale serio, są takie skutki w osobach i to chyba nie tylko u mnie. Nie wiem, czym to spowodowane. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Kazimierz, dziękuję za różyczkę. A, żadnych tak jeszcze żartek nie mam, wiesz? Wczoraj krótko siedziałam na live, także tylko godzinkę siedziałam wczoraj, więc dzisiaj sobie tak, wiesz, nadrabiam, nadrabiam, będę siedzieć, bo żadnych planów nie mam, wszystkie jest tak, nie przejmuj się. Naprawdę tak, Jacuś? Ile masz, zlatuję? Ile mam lat? Bo nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi. Queen, 20 lat skończy 30 listopada, no na razie jeszcze 19, nie? Na razie jeszcze 19, a za niedługo... A Jacek, w ogóle masz lat? 30? Ja? Ty? Ja coś, no? 30 chyba, nie? Ja coś, Jacek, wiesz, mój moderator. Więcej 31. 31. 31 lat chyba masz. No nie, jakoś tak mi się kojarzy, że 30 miałeś również, nie wiem. Tak mi się kojarzy jakoś. 14 grudnia 35, serio? Boże, Jacek, ja bym nigdy w życiu nie powiedziała, że ty masz 35 lat. Ja bym nigdy nie powiedziała, że ty masz 30 lat. 5. Biały, dziękuję bardzo, serduszko członkowskie, pozdrawiam serdecznie. Nigdy bym nie powiedziała, serio, no. Niciula, już cię widziałam tutaj, to już widziałam, także... Niciula! 89, ja myślałam, że masz 30... Nawet nie! Ja powiększałam Queen 2 lata temu usta, no i teraz nie powiększam. No na zdecydowanie młodszego wyglądasz. No Aneska, młodsza jesteś od Jacka. Dziękuję bardzo, Aleksander, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, myszki. No młodzi, młodzi. Młodzi, młodzi. NSK, dziękuję za tapę. Dzięki bardzo, kochani. No to zawsze wam powtarzam, nie? Mówię, no moja mama, słuchajcie, 40 lat. Tata nawet jeszcze nie ma 40. I my razem, słuchajcie, my razem imprezujemy tak, że na przykład niektórzy mi przychodzą i piszą 30 lat, ja już się staro czuję, gdzie ja? 30 lat jak na jakąś imprezę czy cokolwiek. No what? 30 lat przecież to jest... Co to jest? Co to jest? No, więc to wszystko siedzi w głowie, słuchajcie.
Niektórzy to mają 30 i narzekają, a niektórzy to mają 50, 60 i nadal imprezują, balują i tak dalej i czują się, słuchajcie, na 20, także... Więc to wszystko zależy od nas samych. To wszystko zależy od nas samych, od naszego podejścia, a wiek to tylko liczba. To tylko PESEL, kochani, tak naprawdę, no what? To tylko jest PESEL. Ale Rafaelka ma setkę, ale to jest tylko PESEL, więc tak mnie denerwuje takie podejście, nie? Boże, ja bym chciała tym ludziom mówić, że jest inaczej, a oni zrzędzą. Na zrzędzenie to przyjdzie czas, kochani. Na zrzędzenie to przyjdzie czas, teraz trzeba korzystać. Ale pewne rzeczy nie przeskoczymy. Ja tam jestem z tego zdania, że... Oczywiście, słuchajcie, wszystko zależy od tego, jak się czujemy, nie? Bo czasami w wielu przypadkach na przykład zdrowie nie pozwala, no ale jak pozwala zdrowie, słuchajcie, dobrze się czujemy. O tak, dokładnie tak. Więc ja mówię, no... Czterdziestka na karku, no, moja mama. Czterdziestka już na karku, czwóreczka z przodu. To da jeszcze trójka z przodu. Więc ja mam to tłumaczenie, no mówię, jak zdrowie pozwala. Aż moim rodzicom zdrowie pozwala i tak dalej. No i wiecie, no mamy, nie mam z rodzicami takich typowo relacji stricte rodzicielskich. Ja tam ich bardzo szanuję i tak dalej, bardzo ich kocham. Wszystko im mogę powiedzieć i my naprawdę, słuchajcie, razem szalejemy. I szczerze, mi się lepiej imprezuje z moim tatą i z moją mamą niż z moimi znajomymi. Bo dla mnie, moje znajomi w ogóle mają tak zwalone klimaty muzyczne, jeżeli chodzi o muzykę. Tu jakieś rapsy, tu tamto, a ja uwielbiam stare hity, słuchajcie, uwielbiam stare hity. Co prawda zremiksowane, ale stare hity uwielbiam. Więc jeżeli chodzi o muzykę i tak dalej, to ja bardziej dogaduję się z moimi rodzicami. No. Więc mówię, to wszystko jest zależne od nas samych, słuchajcie, nie? To wszystko, słuchajcie, jest zależne od nas samych, jakie będziemy mieć podejście i tak dalej do tego wszystkiego. No i mówię, tak jak zdrowie, nie? Pozwoli nam. A ja kocham imprezować z rodzicami. Uwielbiam, 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 uwielbiam! Serio, najlepsze imprezy z nimi. No, z nimi najlepsze imprezy, serio. Lepsze niż ze znajomymi, ja naprawdę. Sorry, przyznaję się bez bicia, ale według mnie to no. Z nimi lepsze imprezy. Jakoś tak nie wiem. Ja trochę inaczej wychowana zostałam, słuchajcie. Ja trochę inaczej wychowana zostałam niż wszyscy pozostali. Jakoś tak. Inne mam podejście co do niektórych sytuacji. Zdecydowanie inne. Adeska, dziękuję za tapę, dziękuję bardzo, kochani. No. Adeska, dziękuję bardzo, dziękuję pięknie, kochani. Tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda. Z tego wygląda. Z tego na ile cię poznaliśmy, no, no słuchaj, no. No tak jak mówię, nie? Tak jak mówię.